Tutaj Next Chapter, czyli Elizabeth i Embers. I dzisiaj będziemy mówić o chłopak, który stracił głowę. Główny bohater to Travis, 16-latek, u którego stwierdzi nieuleczalnego raka. Ma do wyboru albo bolesną i powolną śmierć, albo poddanie się eksperymentalnej operacji. Travis zgadza się na zawrożenie jego głowy i przeszczepieniu w bliżej nieokreślonej przyszłości do innego ciała zdrowego. I liczył, że to tak nastąpi za minimum 20 lat, ale bardziej liczył, że setka i to będzie już kosmos, podbity i tym podobnym. Jednak budzi się 5 lat później i czuje się, jakby był po krótkiej drzemce. Zasypiał otoczonym przez kochających rodziców, cudowną dziewczynę i najlepszego przyjaciela, a obudził się przy zapłakanych rodzicach bez śladu życia od rówieśników, którzy właściwie poukładali sobie życie tak, jakby miał już umrzeć na zawsze. A teraz nasze 5 pytań next chapter i zaczynamy od pierwszego. Czy przyjęłybyście nowe ciało jako Travis? Czy przyjęłaby pani? Tak, a co? Nowe ciało Travisa jest wysportowane, wyższe, lepiej wyposażone i ogólnie całkiem super. Także... I to na tyle dziwna sprawa, że Travis próbuje jeździć na deskorolce. Powiedział, że jego poprzednik, właściciel ciała, jeździł na deskorolce i okazuje się, że ciało zapamiętało różne triki i właśnie tą miłość do deskorolki. Drugie pytanie. Jak odnalazłybyście się w nowej sytuacji? Będąc Travisem. Tak, będąc Travisem odnalazłam się z trudnością. Tak serio, o tej kochanej, cudownej dziewczynie, o której mówiliśmy na początku, okazało się, że 5 lat później to ona ma narzeczonego już i bierze ślub i jest ciężko zakochana. I to jest tak, że tak to... Rozumiem jego problem w tym. A mianowicie jego najlepszy przyjaciel ma pewien sekret i zamierza go dusić w sobie i nie wyjawić. Jest to taki sekret, który oznacza, że boi się być sobą i Travis tak nie bardzo to rozumie i zamierza walczyć. Numer 3. Ulubiony moment. Moim ulubionym momentem jest ostatnia noc przed... uśnięciem Travisa, kiedy właściwie zrobili mu właśnie jego dziewczyna i przyjaciel taki przestrzał przez wszystkie święta, które ominie umierając właściwie. Czyli jakiś tam Wielkanoc, Walentynki, Sylwester, coś tam, takie wiecie, siabadaby. To było w każdym razie niemiłosiernie słodkie, bo on był wtedy już w łóżku szpitalnym, że tak to powiem, w stanie bardzo niewskazującym. No i było już ciężko i... Naszym drugim ulubionym momentem jest, kiedy Travis się budzi i okazuje się, że wszystkie meble i inne rupiecie z pokoju zostały sprzedane, wywiezione etp. Pozbyto się po prostu ich. I w tym właśnie były takie pewne fotele kinowe, które bardzo lubił. I co jego przyjaciele postanowili odnaleźć chociażby podobne. No i znaleźli. Czwarte pytanie. Postawcie się na miejscu bliskich Travisa, których zostawił. Jak byście się zachowały? Co do dziewczyny Travisa, właściwie to byłej, ma teraz narzeczonego, ale mimo to ich kontakt się odnowił. Bo Travis sobie uzdrowił, że on ją na pewno odzyska. Kwestia jest taka, że na miejscu jego dziewczyny nie utrzymywałabym tak bliskich kontaktów z nią, bo ona co prawda mówiła, że no weź, przecież mam narzeczonego, nie możemy się tak często spotykać, no będziemy tylko przyjaciółmi. Ona naprawdę wierzyła, że on będzie, jak obudził się nagle, tak, nie wiem, jakby po 3 godzinach i nie wiem, on się odkocha, tak po prostu, bo ponieważ. Przede wszystkim myślę, że czy to dziewczyna, czy to właśnie przyjaciel jego powinni zwrócić uwagę na to, że on nadal myślał jak 16-latek i troszeczkę mu pomóc dorosnąć. Szczególnie gdy jego przyjaciel długo po udanym zabiegu nie przychodził do niego i on się zastanawiał, czy coś jest nie tak, czy on jest zły, czy ta przyjaźń w ogóle już poszła w niezapomnienie. A jak już przyjechał, to się okazuje, że to jest osoba, która nie przyznaje się sama do siebie, ma jakieś liczne sekrety. Jak Travis tylko powiedział, ale ty nie jesteś sobą, to jeszcze się obraził i poszedł i
Kurczę, taki był trochę fochat w niego. Niepotrzebnie, bo ten Travis nie dość, że miał swój problem, bo był w nowym ciele, w nowej sytuacji, on miał 16 lat, a jego przyjaciele kupę już więcej, to jeszcze przyjaciel puszczał focha zamiast być przy nim i mu pomagać. Nie fajnie, not cool, bro. I piąte pytanie, czy chciałybyście obejrzeć ekranizację? Tak. Żeby się przekonać. Tylko musieliby jedną zmianę wprowadzić, a mianowicie moim zdaniem albo więcej wątków, albo coś z zakończeniem, bo zakończenie jest takie bez jebnięcia, że tak to ujmę bardzo brzydko. Czegoś tam brakuje. Tak, jest fajna, ale właśnie taki ma brak, taki niedosyt. Ale żeby nie było, żebyście źle nie pomyśleli, to nie jest tak, że niedosyt jest taki jak przy Eleanorze Parku czy coś takiego, że ty masz takie otwarte zakończenie, że może iść albo w złą, albo w dobrą stronę. To jest po prostu tak, jakby brakowało rozdziału, po prostu nic nie wiemy, nic nie wnosi to zakończenie. Nic, kompletnie. Teraz spróbujcie komukolwiek powiedzieć, o czym jest ta książka. No, no spójrzcie na niego minę, w ogóle to jest bez sensu. Dlatego przede wszystkim to jest książka dla osób, które mają bardzo rozbudowaną wyobraźnię i są w stanie przymknąć oczy na takie elementy, bo jak na to nie patrzeć, nie mamy takiego sprzętu, nie mamy możliwości takich operacji w tym momencie, więc ciężko jest nam to przyjąć tak po prostu. Ale mimo wszystko książka jest bardzo przyjemna i lekka. Właśnie napisana jest w dość prosty sposób, chociaż jest też nazewnictwo specyficzne, jak chodzi o tą branżę. Ale to tak, jakbyśmy siedzieli właśnie w głowie takiego zabawnego 16-latka. Cześć! Tutaj Next Chapter, Elizabeth i Embers. Dzisiaj będziemy mówić o chłopak, który stracił książkę. Stracił książkę. I to jest takie straszne. A teraz... jaki on zacierz. Tak. Siedzę głównie na nie. O! Co za nie to? Mutant. Tego nie możemy się tak często spotykać. No, będziemy tylko przyjaciółmi. Ona naprawdę wierzyła, że on będzie... jak obudził się nagle, tak? Nie wiem, jakby po 3 godzinach. I nie wiem, on się odkocha. Tak, po prostu. Bo ponieważ. Przede wszystkim myślę, że czy to dziewczyna, czy to właśnie przyjaciel jego powinni zwrócić uwagę na to, że on nadal myślał jak 16-latek i troszeczkę mu pomóc dorosnąć. Szczególnie gdy jego przyjaciel długo po udanym zabiegu nie przychodził do niego i on się zastanawiał, czy coś jest nie tak, czy on jest zły, czy ta przyjaźń w ogóle już poszła w niezapomnienie. A jak już przyjechał, to się okazuje, że to jest osoba, która nie przyznaje się sama do siebie. Ma jakieś liczne sekrety. Jak Travis tylko powiedział, ale ty nie jesteś sobą, to jeszcze się obraził i poszedł i... Kurczę, taki był trochę fochat w niego. Niepotrzebnie, bo ten Travis nie dość, że miał swój problem, bo był w nowym ciele, w nowej sytuacji, on miał 16 lat, a jego przyjaciele kupę już więcej, to jeszcze przyjaciel puszczał focha zamiast być przy nim i mu pomagać. Nie fajnie, not cool, bro. I piąte pytanie, czy chciałybyście obejrzeć ekranizację? Żeby się przekonać. Tylko musieliby jedną zmianę wprowadzić, a mianowicie moim zdaniem albo więcej wątków, albo coś z zakończeniem, bo zakończenie jest takie bez jebnięcia, że tak to ujmę bardzo brzydko. Czegoś tam brakuje. Tak, jest fajna, ale właśnie taki ma brak, taki niedosyt. Ale żeby nie było, żebyście źle nie pomyśleli, to nie jest tak, że niedosyt jest taki jak przy Eleanorze Parku czy coś takiego, że ty masz takie otwarte zakończenie, że może iść albo w złą, albo w dobrą stronę. To jest po prostu tak, jakby brakowało rozdziału, po prostu nic nie wiemy, nic nie wnosi to zakończenie. Nic, kompletnie. Tak. Teraz spróbujcie komukolwiek powiedzieć, o czym jest ta książka. No, no spójrzcie na niego minę, w ogóle to jest bez sensu. Dlatego przede wszystkim to jest książka dla osób, które mają bardzo rozbudowaną wyobraźnię i są w stanie przymknąć oczy na takie elementy, bo jak na to nie patrzeć, nie mamy takiego sprzętu, nie mamy możliwości takich operacji w tym momencie, więc ciężko jest nam to przyjąć tak po prostu. Ale mimo wszystko książka jest bardzo przyjemna i lekka. Właśnie napisana jest w dość prosty sposób, chociaż jest też nazewnictwo specyficzne, jak chodzi o tą branżę. Ale to tak, jakbyśmy siedzieli właśnie w głowie takiego zabawnego 16-latka. Cześć! Tutaj Next Chapter, Elizabeth i Embers. Dzisiaj będziemy mówić o chłopak, który stracił książkę. Stracił książkę. I to jest takie straszne.
A teraz... jaki on zapiesz. Tak. Posiedzę mnie na nie. O! Co za nie to? Mutant. Główny bohater to Travis, 16-latek, u którego stwierdzi nieuleczalnego raka. Ma do wyboru albo bolesną i powolną śmierć, albo poddanie się eksperymentalnej operacji. Travis zgadza się na zawrócenie jego głowy i przeszczepieniu w bliżej nieokreślonej przyszłości do innego ciała zdrowego. I liczył, że to tak nastąpi za minimum 20 lat, ale bardziej liczył, że setka i to będzie już kosmos, podbity i tym podobnym. Jednak budzi się 5 lat później i czuje się, jakby był po krótkiej drzemce. Zasypiał otoczony przez kochających rodziców, cudowną dziewczynę i najlepszego przyjaciela, a obudził się przy zapłakanych rodzicach bez śladu życia od rówieśników, którzy właściwie poukładali sobie życie tak, jakby miał już umrzeć na zawsze. A teraz nasze 5 pytań next chapter i zaczynamy od pierwszego. Czy przyjęłybyście nowe ciało jako Travis? Czy przyjęłaby pani? Tak, a co? Nowe ciało Travisa jest wysportowane, wyższe, lepiej wyposażone i ogólnie całkiem super. Także... I to na tyle dziwna sprawa, że Travis próbuje jeździć na deskorolce, powiedział, że jego poprzednik, właściciel ciała, jeździł na deskorolce i okazuje się, że ciało zapamiętało różne triki i właśnie tą miłość do deskorolki. Drugie pytanie, jak odnalazłybyście się w nowej sytuacji? Będąc Travisem. Tak, będąc Travisem, odnalazłam się z trudnością. Tak serio, o tej kochanej, cudownej dziewczynie, o której mówiliśmy na początku, okazało się, że 5 lat później to ona ma narzeczonego już i bierze ślub i jest ciężko zakochana. I to jest tak, że tak to... Rozumiem jego problem w tym. A mianowicie jego najlepszy przyjaciel ma pewien sekret i zamierza go dusić w sobie i nie wyjawić. Jest to taki sekret, który oznacza, że boi się być sobą i Travis tak nie bardzo to rozumie i zamierza walczyć. Numer 3. Ulubiony moment. Moim ulubionym momentem jest ostatnia noc przed... uśnięciem Travisa, kiedy właściwie zrobili mu właśnie jego dziewczyna i przyjaciel taki przestrzał przez wszystkie święta, które ominie umierając właściwie. Czyli jakiś tam Wielkanoc, Walentynki, Sylwester, coś tam, takie wiecie, siabadaby. To było w każdym razie niemiłosiernie słodkie, bo on był wtedy już w łóżku szpitalnym, że tak to powiem, w stanie bardzo niewskazującym. No i było już ciężko i...